Witamy Państwa serdecznie w kolejnym, szóstym odcinku już naszego programu Niklotowe Rozmowy, realizowanego oczywiście przez Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Tradycji Niklot. Grzegorz Ćwik. Tomasz Topański. Tomku, rozmawialiśmy wcześniej o Ukrainie, o Rosji. W temacie tej wojny pojawia się takie pytanie, które rozgrzewa prawicę, rozgrzewa lewicę. Wydaje się, że sfera publiczna właściwie odpowiedziała na to pytanie, natomiast to pytanie pojawia się też w dyskusjach prywatnych. Takie bardzo proste pytanie, chociaż myślę, że nasza odpowiedź tutaj będzie taka sama w moim twoim wypadku. Pytanie następujące, czy to jest nasza wojna? Tak, jest to nasza wojna. Oczywiście nie jesteśmy zaangażowani bezpośrednio jako państwo ze względów oczywistych i wiadomych, ale pośrednio ta wojna nas dotyczy, bo dotyczy nas dwojako. Po pierwsze dlatego, że toczy się u sąsiadów i bezpośrednio skutki oddziałują także na nas w postaci chociażby fali uchodźców, którą przyjmujemy i innego rodzaju komplikacji. Ale też drugi, może nawet ważniejszy aspekt. Skutki tej wojny dla nas w każdym wypadku będą bardzo ważne. W wypadku ewentualnej przegranej Ukrainy oznacza to, że wrogie nam mocarstwo stoi na naszej granicy od Bieszczad po Przesmyk Suwalski, no bo Białoruś w stanie obecnym jest dependencją, jest obszarem zależnym od Moskwy. Co radykalnie pogarsza naszą sytuację geopolityczną, a pogarsza także dlatego, że drugi nasz wielki sąsiad, mówię o Niemcach, ma tendencję do dogadywania się z Moskwą kosztem całej Europy Środkowej i to będzie dogadywanie się także naszym kosztem. To w wypadku ewentualnej przegranej Ukrainy. Już nie mówię o innych zjawiskach, chociażby takich na przykład jak to, że uchodźców wtedy jeszcze będzie więcej, tak? I będą w o tyle gorszej sytuacji, że nie będą mieli gdzie wrócić, przynajmniej nie będą mieli bardzo długo. Natomiast w wypadku klęski Moskwy, mówiąc o klęsce, mam tu na myśli nie tyle sytuację, w której siły zbrojne Ukrainy podeszłyby na przedpola Moskwy, bo to ich jest chyba jednak nierealne, natomiast mówię tutaj o nieudźwignięciu ciężaru wojny przez Federację Rosyjską. W wypadku poważnej klęski obalenia Putina możemy się liczyć przecież z walką o władzę na szczytach, a to może oznaczać taką czy inną formę dekompozycji państwa rosyjskiego, o czym można było mówić bardzo długo, ale to temat na zupełnie osobne spotkanie. I w takiej sytuacji nasze położenie geopolityczne także się poprawia. Chociażby dlatego, że klęska Moskwy będzie oznaczała najprawdopodobniej obalenie Aleksandra Łukaszenki, co oznacza, że rząd z wrogiego Polsce zmieni się na raczej przyjazny, jeżeli nie co najmniej neutralny. Tak? A już na pewno będzie oznaczało to, że Łukaszenko nie będzie miał możliwości tworzenia jakichś kryzysów granicznych na naszym odcinku granicy, na odcinku granicy polsko-białoruskiej. Najprawdopodobniej nie będzie go w ogóle i to też radykalnie zmieni na plus naszą sytuację. To też to jest także nasza wojna. W tym sensie, że przebieg jej, obojętnie od już wyniku, zawsze będzie miał skutki dla naszego kraju i to skutki bezpośrednie, nawet jeżeli nie są to skutki czysto militarne, także, że nie lecą bomby i nie toczą się działania wojenne na naszym terenie i nie będą się toczyć, ale te skutki będą i dlatego nie możemy przyjąć tutaj pozycji wyłącznie obserwatora, bo po prostu nie stać nas na to, w sensie czysto politycznym nie stać. To zwróćmy uwagę w ogóle na jeden właściwie ostrzegający i to nie nasz argument. Czy to jest nasza wojna, czy to nie jest nasza wojna? Co mówi Rosja na temat tej wojny? Przeciwko komu Rosja tą wojnę prowadzi? No oczywiście oficjalnie nie przeciwko Ukrainie, no bo Ukraina to bratni naród okupowany, no właściwie nie wiadomo przez kogo, no przez Ukraińców, tak?
nie prowadzi tej wojny przeciwko Ukrainie, nie prowadzi jej przeciwko Ukraińcom, prowadzi ją przeciwko NATO. A z posiadanych przez nas informacji wynika, że Polska jest w NATO co najmniej od kilkunastu, a nawet i więcej lat. I w związku z tym to jest nasza wojna, ponieważ Rosja wprost deklaruje, że wojna prowadzona jest o to, żeby to NATO, czy NATO jest traktowane jako wróg, zarówno w rozumieniu ideologicznym, jak i geopolitycznym. Pojawiały się już przecież postulaty powrotu do kształtu NATO sprzed rozszerzenia w roku 1997. Pojawiały się postulaty niewłączania do NATO kolejnych państw, abstrahując już od kwestii suwerenności i samostanowienia narodów, no bo właściwie można by powiedzieć, przecież wszyscy ci zwolennicy Rosji, ci polscy nadwiślańscy putinowcy mówią zawsze, że no bo przecież prawo do samostanowienia narodów, no okazuje się, że to prawo do samostanowienia narodów przestaje obowiązywać, kiedy staje się ważniejszy interes nadrzędny, czyli interes Moskwy. Natomiast Rosja mówi wprost, chcemy odrzucić to NATO, NATO jest wrogiem, dlatego atakujemy państwo, którego w NATO nie ma. I pojawiają się też przecież zarzuty, czy właściwie zarzuty, groźby i wprost właściwie formułowane przez Moskwę możliwości rozwoju sytuacji także w kontekście wojny z Polską. W przestrzeni publicznej takie wypowiedzi najwyższych polityków. Pojawiła się też, to też jest bardzo ciekawe właśnie w kontekście niemieckim, pojawiła się jakoś na początku marca taka wypowiedź jednego z polityków MSZ-u rosyjskiego, że ziemie zachodnie, nasze ziemie zachodnie, te, które przyłączono do Polski w 1945, to są rdzenne ziemie niemieckie. Co to tak naprawdę oznacza? To jest nic innego jak propozycja wobec Berlina, wasalizacji Polski, wasalizacji wszystkich tych państw i dogadania się ponad ich głowami, dogadania się, no właśnie tak jak już mówiliśmy, w sposób imperialistyczny, czyli imperium dogaduje się z imperium przy kompletnym pominięciu tak zwanych maluczkich. Więc to wszystko. Ja bym tu dodał jeszcze jedną rzecz. Ta wojna jest przeciwko pewnej zasadzie. Ta wojna jest przeciwko zasadzie narodowej, to znaczy przeciwko zasadzie samostanowienia narodów. Przypomnę, że Rosja nie jest i nie była państwem narodowym nigdy. Może od czasów Księstwa Moskiewskiego imperium jest i było ponadnarodowe. Nie przypadkiem zresztą, przynajmniej do niedawna, drugą osobą w państwie rosyjskim obecnym był Tuwimiec. I to człowiek, jak możemy wyczytać w przestrzeni medialnej, pochodzący z tuwimskiej rodziny, z tradycjami szamańskimi, czyli z tradycjami dość jednoznacznie wiążącymi go z swoim podglebiem kulturowym, nawet jeżeli to są wyłącznie jakieś medialne plotki, to jednak na coś one wskazują, mianowicie na identyfikację, bo oczywiście mówią o ministrze generale Szojgu z jego podglebiem kulturowym. Jest to bardzo dobry przykład tego, jak imperium potrafi asymilować. Drugi wybitny przedstawiciel współczesnego imperializmu moskiewskiego, metropolita Cyryl, jest przecież, jego ojciec był Mordwinem, ale przecież Cyryl poświęcił się umacnianiu podstaw prawosławia moskiewskiego, czyli umacnianiu ideologicznych podstaw imperium, a nie na przykład niepodległości Mordwy, czy rozszerzeniu autonomii Mordwińskiej Republiki. Ale to dygresje. Wojna ta jest przeciwko zasadzie samostanowienia narodów i widać to bardzo wyraźnie z wypowiedzi Putina na temat historii Ukrainy, to znaczy z tych manipulacji historycznych oraz z tego programu jego propagandystów mówiącego o tym, co należy zrobić z Ukrainą po zwycięstwie. Otóż należy ją zdenacjonalizować, w znaczeniu zlikwidować podstawy odrębności ukraińskiej narodowej. Tak? I tutaj mówimy, tam jest niedwuznaczne zapowiedzi eksterminacji elit, likwidacji systemu politycznego, likwidacji tożsamości administracyjnej państwa ukraińskiego, ale również wychowywanie, czy ta indoktrynacja, czy ta rusyfikacja całego narodu przez pokolenie.
I jeżeli to jest możliwe w stosunku do jednego narodu podbitego przez Rosję, no to jest to możliwe oczywiście w stosunku do wszystkich innych. I zresztą Rosja taką politykę prowadziła wcześniej, tu mówię zarówno o Rosji bolszewickiej, jak i o Rosji carskiej, do których przecież to obu Rosji współczesna Moskwa nawiązuje. Tymczasem nasze istnienie jako państwa wynika także z tego, że zasada prawa narodów do samostanowienia jest zasadą organizującą życie międzynarodowe, jedną z przyjętych zasad organizujących współżycie między państwami. Jeżeli tą zasadę zakwestionujemy, to de facto kwestionujemy również prawomocność naszego bytowania. Bo przecież gdybyśmy wzięli to, co pisze o Ukrainie jako o pewnym produkcie obcych, wrogich Rosji sił, współczesna moskiewska propaganda, to jest to bardzo bliskie oczywiście tego, co pisali w XIX wieku o ukraińskim ruchu narodowym, ale także bliskie tego, co niektórzy publicyści szowinistyczni moskiewscy pisali o Polsce po 1864 roku, to znaczy po stłumieniu powstania styczniowego, kiedy uwierzyli w to, że Polskę będzie można zrusyfikować. To tam również padały takie głosy, że Polska jest do pewnego stopnia tworem sztucznym, że Polacy to tylko szlachta. Tam była oczywiście wiara w to, że chłop nagle z wdzięczności za uwłaszczenie, które zresztą dokonało się de facto na mocy przyjęcia już istniejącej rzeczywistości wprowadzonej przez dekret rządu narodowego, który to stan faktyczny, że chłopi w 1863 roku przestali pełnić powinności carat chcących chłopów pozyskać zaakceptował. Na tym polegało to dobrodziejstwo. I pisano wtedy o Polsce również to, że tak naprawdę to Polaków nie ma, że nawet język jest do pewnego stopnia sztucznym tworem wpływem elementem, efektem wpływu kultury łacińskiej na Polaków. I rusyfikacja ich będzie oznaczała oczywiście przywrócenie naturalnego stanu rzeczy. Dzisiaj takie podejście wydaje się być trochę niewyobrażalne. Wyobrażalne jest natomiast całkowicie coś innego. Zarówno propozycja w stosunku do Niemiec złożona przez Moskwę po ewentualnym ujarzmieniu Ukrainy, ale też no dodajmy, że ta propozycja musiałaby wiązać się z wyjściem naprzeciw oczekiwaniom niemieckim, że wyemancypują się z NATO spod kurateli amerykańskiej w jakimś tam stopniu, no ale jest to całkowicie jednak wyobrażalne. Ale też wyobrazić sobie możemy innego rodzaju działania. No nie ma w Polsce mniejszości rosyjskiej, takiej, żeby można było wystąpić w jej obronie. Ale czy nie wyobrażają sobie państwo sytuacji, że w rok po tym, jak but moskiewski stanie na granicy pod Przemyślem, Moskwa upomni się o prześladowanych działaczy ruchu Autonomii Śląska na przykład? Ja sobie coś takiego całkowicie jestem w stanie wyobrazić i także dlatego w naszym interesie jest to, żeby wpływy Moskwy były jak najdalej odsunięte na wschód. A to zapewnia nam trwała emancypacja Białorusi i Ukrainy, którą także w naszym interesie powinniśmy popierać. Właściwie na tym można by skończyć. Ja tylko dodam taką może anegdotyczną rzecz, a właściwie dwie rzeczy. Można by to podsumować wszystko takim pytaniem, czy jeżeli naszemu sąsiadowi osiedlowy podpalacz podpali mieszkanie, to czy będziemy pomagać mu gasić to mieszkanie i próbować złapać podpalacza, czy będziemy czekali, aż mu spłonie kompletnie to mieszkanie i podpali nasze? Była taka pani premier, która powiedziała, że wtedy trzeba się schować i pewnie czekać, aha, aż te płomienie dojdą. Nazywała się Kopacz, nie wiem, czy pamiętasz. Niestety pamiętam. Natomiast no, to jest takie pytanie może z gatunku takich bardziej publicystycznych, natomiast dość dobrze oddających to. To znaczy, czy my chcemy udawać, że nic się nie dzieje i faktycznie obudzić się w pewnym momencie
w chwili, prawda, z takiego pięknego letargu i snu, w chwili, kiedy rosyjskie czołgi staną na całej długości naszej wschodniej granicy i wtedy będziemy w identycznej sytuacji, jak obecnie są Ukraińcy. Czy można też sobie myśleć bardziej perspektywicznie i rozumieć, że to nie jest tylko spór, prawda, między jednym państwem a drugim, to jest spór między dwoma cywilizacjami, dwoma sposobami myślenia i dwoma sposobami podejścia do organizacji życia narodów. I podsumowując tą taką jedną rzecz, zauważę na kanale informacyjnym jednego ze środowisk nacjonalistów ukraińskich, którzy biją się teraz na froncie, zamieszczono film z tego roku, z marszu, oczywiście nadzorowanych już przez Moskwę, nacjonalistów, tak zwanych nacjonalistów rosyjskich. To są takie środowiska post narodowo-bolszewickie, czyli gdzieś tam odwołujące się do właśnie tych idei Limonowa. No i marsz dość kadrowy, bo na około 70-80 osób, no bo prawdziwi nacjonaliści w Rosji zostali wytępieni, uciszeni albo uciekli, więc ilu można takich przebierańców tam znaleźć. Natomiast jest jedna rzecz bardzo interesująca w tym wszystkim, która tam się pojawia. Mianowicie, co ci ludzie krzyczeli? Otóż gościu, który prowadził ten marsz, zarzucał nazwy kolejnych miast, kolejnych generalnie stolic europejskich i nie tylko, a cała reszta odkrzykiwała ruski gorod. Proszę Państwa, Berlin, Warszawa i Istanbul zostały wymienione jako ruski gorod. Oczywiście to, że Mińsk, Kijów, Charków, Ryga, Wilno, to jest oczywiste, no bo to przecież Imperium Rosyjskie, ale Warszawa, Berlin i Istanbul też. Nie wiem, jakie tam jeszcze inne miasta, bo nie dojrzałem tego do końca, bo uznałem, że szkoda mi czasu, no już, jak już rozumiem, o co chodzi, to po co mam oglądać do końca takich jegomościów. Natomiast to tak jako taki, prawda, taką wisienkę na torcie tych naszych rozważań, tego, czy to jest nasza wojna, czy to nie jest nasza wojna. Zdecydowanie to jest nasza wojna. I z tego wynikają określone konsekwencje. Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy, zapraszamy do subskrybowania i do oglądania naszych kolejnych materiałów. Grzegorz Świk. Tomasz.